aby upamiętnić dla potomnych dzisiejsze spotkanie osób, które na chrzcie świętym otrzymały imię Jacek, Jacenty, Hiacynt, sadzimy w ziemi tego klasztornego ogrodu własności od 240 lat konwentu ojców dominikanów w Jarosławiu drzewo lipy w projektowanej alei lip, nadając imię Jacek 2018. Działo się to wtedy, kiedy proboszczem parafii był ojciec Jacek Skupień. Komitet organizacyjny trzeciego spotkania reprezentowali ojciec Jacek Skupień, doktor habilitowany Jacek Ścibor, Jacek Kotula, Jacek Bzdęga oraz Jacek Marian Hołb. W obecności licznego grona imienników, osób świeckich i duchownych, zaproszonych gości z kraju i z zagranicy i tych wszystkich, których ciekawość tu przywiodła, celem upamiętnienia tego wydarzenia tenże dokument swą sygnaturę zostawili. Dane w Jarosławiu w czwartek 17 sierpnia w święto świętego Jacka od Rowąża Anno Domini 2018. Amen. Wszystkie Jacki to fajne chłopaki. To oczywiście slogan, ale jak widzicie Państwo, towarzystwo, które przyjechało z całego województwa, a nawet spoza obrębów, no, świadczy o tym, że chcą się spotykać. Po raz trzeci spotykamy się w Jarosławiu, w gościnnej ziemi ojców dominikanów. Myślę, że to będzie symptom do tego, aby kolejne zorganizować za rok, właśnie 17 sierpnia, by uczcić imiennika naszego Jacka od Rowąża. Babci nie pasowało imię Robert, miałem mieć na imię Robert, dlatego że Robert się nie zdrabnia, a Jacuś to tak brzmi właśnie lepiej, troszkę swojsko. No i tak zostało. Jestem Jacek Robert Dębski. Ja miałem być Wojciech Jacek, ale mój wujek dominikanin w czasie chrztu to przemienił. Także nakrzczono mnie Jacek Wojciech, a to było za przyczyną właśnie wujka dominikanina, ojca Teodora Bieleckiego. To jest wielki zaszczyt dla mnie i no zawsze mi było dobrze z tym imieniem. Chociaż czasami koledzy tam krzyczeli, przezywali, prawda, Jacek Placek, ale w sumie nie jest źle. Większość imion to raczej mamy wybierają, a moje imię dla mnie wybrał ojciec. I tak zakładam, że jeszcze przed urodzeniem ojciec był muzykiem, lubiał komponować różne właśnie, no, w kapeli wiejskiej takiej grał. I już po urodzeniu właśnie chodził, tak nurtowało mu coś po głowie i napisał Foxtrota, Jacek i Wacek. Po raz trzeci sadzimy lipę w Alei Lip, tutaj w ogrodzie klasztornym. Za chwileczkę będzie otwarcie wystawy, następnie będzie teatr plaster o życiu świętego Jacka. Są osoby, które chcą malować, rysować, przekazywać, pokazywać nam właśnie naszego imiennika. Po prawej stronie, czyli lewej Państwa, znajdują się plansze, na której znajdują się rysunki dzieci ze szkoły podstawowej imienia Jana Kochanowskiego z Szówska. Inicjatywa nie wyszła od dorosłych. To właśnie dzieci zapytały mnie na spotkaniu, czy mogłyby uwiecznić takiego Jacka na swoich rysunkach. Zdziwiłem się bardzo, ale przybyłem za miesiąc i oto pracę, kilkanaście prac, które zasługują na to, aby pokazać je właśnie w naszym dniu, w dniu imieni naszego wielkiego dominikanina Jacka. Wystawa, którą otwieramy, to jeden tylko z elementów tak bogatego święta imieninowego Jacku w naszym mieście. Chciałbym w tym miejscu serdecznie pogratulować organizatorom. Na czele z ojcem przeorem, z panem Jackiem Marianem Hołbem, z całą kapitułą,
tej wspaniałej imprezy, tego wspaniałego przedsięwzięcia. Pleć historią, pleć się, pleć, a z tej mąki będzie chleb. Z tego ziarna mąko leć, a z tej mąki będzie chleb. Pleć historią, pleć się, pleć, a z tej mąki będzie chleb. Z tego ziarna mąko leć, a z tej mąki będzie chleb. Pogan po Śląsku, Morawach, Rusi i Wschodzie nawracał. Kościoły i klasztory budował, w ubóstwie żył i ubogich miłował. Rzeki wstrzymywał i od powodzi bronił. Drzewa do kwitnienia przydawał, sadząc je w spak korzeniami w niebo. Placki i pierogi! Placki! 17 sierpnia, będzie to w sobotę 2019 roku. Wszyscy spotykamy się tutaj na kolejnym, czwartym spotkaniu ogólnopolskim Jacków, Jacentych i Hiacyntów.